krwi. O właśnie, tak bardzo dobrze. O, dokładnie tak. Elo! 5, 2, 0. Noga w górę. Super git, fajnie. Wow, noga w górę. Dzień dobry, witamy. Wróciliśmy już z Dubaju. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 W Dubaju było fajnie, miło, ale się skończyło. Mateusz! Co jest? Pali się. No co, Mateusz, jedzenie robię. Ty robisz obiad na śniadanie? No. A to, to nie jest śniadanie? Nie. To jest to. Myślę, że to jest śniadanie. To jest już obiad, Mateusz. Jezu, naprawdę? Słuchajcie, ostatni czas jest naprawdę zwariowany! Powrót z Dubaju, mały flashback. Okej! Okay. Przed chwilą dostaliśmy bardzo pilny telefon. Okej, okay. Thank you. Co jest? O 12 musimy być na dole już. Tak, dlatego się spieszymy. To już koniec. Trzeba już iść. Musimy wracać. Nie będzie już nic. Dubaj was Run. Okay. Mam pół kożucha na sobie, w razie czego tańczę breakdance. Samolot breakdance. Yeah. Fajnie było, ale się skończyło. No i tyle. Kilogramów nie ubyło, ale rzecz się nie przytyło. Dużo wspomnień zabieramy. Torbę pełną dektyli mamy. Prawie rapsy. Tak! W międzyczasie powstał nasz sklep! Elwariato.com! Mateusz! No, co? Czemu mi tam hałasujesz? To ty mi nagrywasz, jak ja robię. Także naprawdę, życie nasze jest ostatnio na wariackich papierach. Już Mateusz nawet nie wie, co to jest dzień, noc. Montujemy filmy, otwieramy sklep. No, wszystko naokoło, jeszcze kilka akcji dodatkowych. Stajemy naprawdę na głowie i na rękach, żeby wszystko działało, żeby wszystko było okej, okay, żeby wszystko było tak, jak należy. Co jest? Pamiętajcie, tylko wariaci są coś warci. I warto podkręcić korbę, robić swoje na całego. Nie bać się, iść do przodu. I tyle! Także piękny okres świąteczny jest już z nami. Tada! Zapal naszą tymczasową choinkę. Jak? Gdzie jest kontakt? Tada! Także widzicie, stworzyliśmy mini kącik świąteczny z tego, co mieliśmy. Niedługo już kupimy więcej ozdób, fajniejszych ozdób. No i nie wiem, brakuje tylko prezentów. Co ty myślisz? No zdecydowanie. What's in the box? What's in the box? Co ja tu mam? Co ja tu mam? Yeah! Kapka Elwariat. Idealnie komponuje się pod choinką. Piękna. Kocham cię. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Ta-da! Okularki Elwariatki. Shining like a star, shining like a star. A masz coś dla mnie? No to były to okulary. To dla mnie? Więcej nagród będzie kiedy indziej. Też idealnie komponuję. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Aż oko mi się skleiło. Ale słyszałam, Mateusz, że ty też masz coś dla mnie dzisiaj. Wczoraj przynajmniej tak mówiłeś. Run. No ale halo, halo, nie wymigasz się! Wczoraj mówiłeś, żebym zarezerwowała sobie czas. Jezu, że coś ma. Powiedzcie mi, czy wszystkie kobiety mają taki problem? No dobra, no! Pozwól, że przechwycę kamerę. Elo, elo, 520! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Ja nazywam się Matt i prowadzę wraz z Pomeną ten kanał! Tak.
Co za bezpodstawna noga w górę? Co to za bezpodstawna noga w górę, się pytam? Noga w górę i do przodu. Okej. No co mam dla ciebie? No nie wiem, czy mogę ci powiedzieć, bo to jest jednak niby trochę taka mikołajkowa niespodzianka. No, tak, no nie, no proszę. Jak nie damy... Leży. Jak damy 50 tysięcy nóg w górę, to powiesz? No proszę. El wariatu team, proszę. Ale naprawdę chcesz, żebym ci zdradził? Tak, chcę wiedzieć, powiedz, proszę. Dobra. No nie wiem, Kaziu nie nacisnął. Kaziu? Proszę. No dobra. Słuchaj, dzisiaj zrobimy coś niesamowitego, bo dzisiaj zabiorę cię na hipnozę. Zapisałem nas do nowego programu, bo będzie nowy program Hipnoza w telewizji. Znaczy zapisałem nas na, po prostu na casting. No poważnie. Ale jak na hipnozę, na casting? No na casting, taki, że będzie jakiś gościu i on będzie ci wchodził w głowę i... Ja będę robiła ci... dziwne rzeczy, ja widziałam tą reklamę, no, że to ludzie się tortem rzucali. No, na przykład. Niemożliwe no, to jest. Ja poważnie, ja też się boję, ale myślę, że to może być coś fajnego. Jacie! Czajcie to! To jest chyba najdziwniejszy prezent na Mikołajki, jaki kiedykolwiek dostałam. Jest to również wspaniały tytuł na film. Dobra, zamknij oczy. Wyobraź sobie, że stoisz w ramionach fajnego dnia. Wyobraź sobie, że jesteś teraz pod palmą. Zaraz obok ciebie znajduje się umieśniony, pewny siebie mężczyzna. Naciska łapkę w górę i przechodzi do kolejnej sceny, już na miejscu, na castingu. No i bęgere! Jesteśmy na miejscu i co, boisz się? Boję się trochę, nie wiem co to będzie. Chociaż jestem taka podekscytowana, że to może być jakaś fajna zabawa. Ale ja nawet nie wiem, czy dobrze wchodzimy, czy jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Czy jest to miejsce zamierzone? To zaraz się dowiemy. Proszę pana. Dobry? Dobry. Na hipnozę to... Zapadną trochę, proszę sobie. Cześć. No! Mówiliśmy, słuchajcie, jest taka sytuacja, że za chwilkę mają się odbyć badania, czyli trzeba coś przebadać. No ciśnienie sprawdzić i wszystko, żeby... No, a jakie masz majtki? Ja mam czerwone. Różowe. Myślę, że tam już jest ten pan hipnotyzer. Tamten, w niebieskiej koszulce. No już powiedział, że prawdopodobnie jesteśmy w trakcie hipnozy. No już się pytał, czy czasem nie jesteśmy. No nie wiem, to jest taka muzyka trochę pod nią. Dobra, nic, zobaczymy co będzie. Kilka minut później. Zaraz będziemy badań. Ale jesteśmy okaże zdrowi? Się, czy jesteśmy zdrowi, czy mamy dobry kręgosłup. Jesteśmy zdrowi, czy nie jesteśmy? Tak. A. Proszę mi tu takich rzeczy nie robić, nie straszyć mnie. Zaraz dostanę. Luźniutko, dobra, nic nie mówimy. Mateusz jest taki el wariato, że nie da mu się zmierzyć poziomu natlenowania krwi. No ja mówię, bo ja mam firewalla specjalnego, do mnie się nie da dostać tak łatwo. Albo masz błędy maszary, naprawdę. No nie, w ogóle w nie wyłapie. Nie ułożeniu żaden palec. Ja nie pokażę, że u mnie łapie. No, patrz, a nie tu było, od razu że mnie złapie. Proszę bardzo. I złapało nie działa. Może u nóg. No to jeszcze raz, jeszcze raz. Słuchajcie, jesteśmy już bardzo po badaniu. Choć mi się nie udało. Nadajemy się. Nie, właśnie nie wiadomo, czy ja się nadaję. Do końca nie wiadomo. No, to już nie. Z nami jest jedna uczestniczka, Ola. Dzień dobry, Ola. Cześć. Ola będzie razem z nami zaraz poddawana hipnozie. Ja, ciekawe co z tego wyjdzie. Boję się. Chociaż muszę się wyluzować, tak pan mówił. My jesteśmy gotowi. O, zróbmy z tego układ. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, jak to pan będzie kazał? Dobra. Jestem ciekaw, czy w miejscu, w którym odbyło się tyle transów, uda mi się stanąć na ręce jednej. O, może pod hipnozą by mi wyszło. Fajnie by było. Było spełnienie moich marzeń. Mieliście nigdy styczność z hipnozą wcześniej? Nie. A widzieliście jakieś filmy chociaż coś, czy w ogóle świeży temat? Świeży.
Dobrze, pytanie podstawowe. Czy chcielibyście w ogóle wejść w stan transu? Bardzo. Tak. Bierzmy. Ten wspaniały. Muka. Za moment, kiedy przytyknę palcami, wszystkie twoje mięśnie się rozluźnią. Odprężą całkowicie. Po prostu, kiedy przytyknę palcami, poczujesz, jakbyś miał polecieć do tyłu. O, dokładnie, bardzo dobrze. O, to jest właśnie. Kiedy pstryknę palcami, wszystkie twoje mięśnie się odprężą, zrelaksują i wejdziesz głęboko w przyjemny stan odprężenia. O, dokładnie, bardzo dobrze. Właśnie. Jak samopoczucie? Fajne, nie? Co to się stało? Czemu państwo leżą? Pan kazał. Pan kazał. No dobra, okej. Okej. Pamela, Mateusz. Fajnie. Dobra, możecie wrócić na krzesła? Czekaj, nie pomagaj. Nie no wiem, to... ja się już boję. Czego się boisz? Nie, no dobrze, idziemy głębiej. Dobra. That's what she said. To co za chwilę zrobimy, to po prostu się będziemy ze sobą witać. Ja podejdę i podam ci rękę, tak byśmy się normalnie mieli przywitać na ulicy, dobra? Bardzo dobrze. Cześć, gratuluję, zamknij oczy. Chodź jeszcze głębiej, jeszcze pełniej w stan transu, relaksu, odprężenia. Pozwalając sobie na to, żeby teraz twoje powieki stały się całkowicie sklejone i żebyś teraz doświadczyła takiego stanu. Jaki stan byście chcieli Pameli zafundować? Naciskaj z całej siły, patrz mi prosto w oczy. Naciskaj. A, jeszcze śmiało. Patrz mi w oczy. Okej. Okay. Jeszcze bardziej. Ćwi! O, właśnie, tak bardzo to. Wchodząc jeszcze głębiej. Tak. Bardzo dobrze. Się czując i odprężając. Za moment policz od 1 do 3 i Mateusz, otworzysz oczy, wrócisz na chwilę do stanu pełnej świadomości. 1, 2, 3. Otwórz oczy, wróć do mnie na chwilę. Szanuję. Fajnie, nie? Chcesz to wrócić jeszcze w ten stan? No, dawaj. Trochę lżejszy uścisk. Luźno tutaj, popatrz prosto w oczy. Ćwi! O, doskonale. Przyklejając swoją pupę do krzesła w tej chwili. Od tej pory twoja pupa zostaje przyklejona do krzesła. Nawet gdybyś spróbował się stąd ześlizgnąć, ona po prostu zostaje przyklejona. Także widzicie, jak było, może chcecie wpaść na casting jeszcze do hipnozy, bo jeszcze będzie jeszcze będzie. Jeden. Będzie casting 9 grudnia w Warszawie. To w sobotę. Tak, w ATM-ie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przybywajcie, jak się chcecie odprężyć. No, polecam. Tak jak oni. Tak jak ty. Byczu, do ka. Dobrze. O, jak grubo. No. Podobało się? Wbijajcie, ciekawe, bardzo fajne przeżycie. Czuję się taka bardzo luźna. Oj, o to chodzi. Spięta. I o to taka chodzi właśnie. Ale hipnoza. Słuchajcie, było naprawdę bardzo fajnie. Polecam wszystkim coś takiego przeżyć, no bo jakby mamy jedno życie, warto je jakoś konkretnie, fajnie wykorzystać, próbować nowych rzeczy. Prawda, Pamela? No, powiem ci, że... Ciekawe przeżycie, tak na początku nie wierzyłam, że, bo ja zazwyczaj jestem taka spięta, nie? No jesteś. A tutaj rzeczywiście po chwili, jak już się wczuwałam w ten stan relaksu, to naprawdę to ciało się poddawało, także naprawdę ciekawe, dziękuję. To było fajne przeżycie, nowe przeżycie. Podczas całej hipnozy bałem się najbardziej o to, że ty nie zajdziesz w hipnozę i będziesz później mówić, o, bo jestem taka spięta. Ale tak nie było! Słuchajcie, jeśli jesteście Elwaria, to jesteście tu nowi. Na co czekacie? Naciskajcie guziczek, subskrybuj, dołączajcie do nas. Macie również możliwość wbicia na sklep elwariato.com. Elwariato.com. I pamiętajcie, bądźcie wariatami. Korzystajcie z życia. I co to jest? Elo, pondra. Czemu to jest otwarte? No bo ja jestem już gotowy do wyjścia. Słucham? Elo. Mateusz! Co jest? Siema. Impossible to do it. Make your dreams come true.